30 marca, stadion Speedway Wandy Instal Kraków w Nowej Hucie, eliminacje Złotego Kasku. W dzisiejszym turnieju udział weźmie 17 zawodników. Z numerem pierwszym Karol Baran, Speedway Wanda Instal Kraków, z numerem drugim Dawid Lampart, KMŻ Lublin, z trójką Rafał Trojanowski, również Speedway Wanda Instal Kraków, z czwórką Maciej Kuciapa, PGE Stal Rzeszów, z piątką Przemysław Pawlicki, Unia Leszno, z szóstką już ostatni z reprezentujących gospodarzy, z Daniel Pytel, zastępujący Mariusza Firleja, z siódemką Grzegorz Zęgota, Unia Leszno, z ósemką młodszy z braci Pawlickich Piotr, Unia Leszno, z dziewiątką Sebastian Ułamek, GKM Grudziądz, z dziesiątką Rafał Sząbierski, CKM Włókniarz Częstochowa, z jedenastką Daniel Jeleniewski, GKM Grudziądz, z dwunastką Artur Czaja, CKM Włókniarz Częstochowa, z trzynastką Krzysztof Buczkowski, Unia Tarnów, z czternastką Paweł Miesiąc, PGE Stal Rzeszów, z piętnastką Janusz Kołodziej z Unii Tarnów i z szesnastką Jakub Jamruch, Orzeł Łódź. Jedynym rezerwowym w tym turnieju będzie Marcin Rępała, KSM Krosno. Obsada biegu pierwszego. Kask czerwony Karol Baran, w niebieskim Dawid Lampart, w białym Rafał Trojanowski i w żółtym Maciej Kuciapa. Jak widzimy, miał pewne problemy Dawid Lampart tuż przed startem. Chyba musiało dojść do wymiany motocykla, ale jest już z powrotem na starcie i lada moment taśma pójdzie w górę, a więc Baran, Lampart, Trojanowski, Kuciapa. Start w miarę równy trójki zawodników, został trochę Rafał Trojanowski. Najlepiej wyszedł spod taśmy Dawid Lampart i on prowadzi. Zanim Maciej Kuciapa będzie chyba atakował nowego zawodnika z KMŻ Lublin. Trzeci Karol Baran, czwarty dalej w dalszym ciągu Rafał Trojanowski. Niezbyt dobra chyba inauguracja tego turnieju przez zawodników Speedway Wandy Instal Kraków. Nieco jakby oddalił się Maciej Kuciapa, ale chyba nie wydaje mi się, żeby odpuszczał w tym biegu. W dalszym ciągu niezagrożenie prowadzi Dawid Lampart. Opłacała się ta wymiana motocykla tuż przed startem. Tak, jedzie w dalszym ciągu na pierwszej pozycji. Drugi ciągle Maciej Kuciapa. Nie ma zbyt dużo walki w tym biegu, ale to jest dopiero początek zawodów. Tutaj na razie raczej każdy stara się trzymać kredę. A więc po pierwszym biegu zwycięzcą jest Dawid Lampart, drugi Maciej Kuciapa, trzeci Karol Baran i Rafał Trojanowski. A więc dosyć nietypowa sytuacja, bowiem nominalny zwycięzca biegu pierwszego, Dawid Lampart, jak się okazało, w motocyklu, w którym wystartował, a więc w swoim drugim motocyklu, nie posiadał deflektora, za co został wykluczony z biegu pierwszego i zabrano mu wszystkie punkty. Przesuwano natomiast zawodników z pozostałych pozycji, także zwycięzcą okazał się Maciej Kuciapa. Dwa punkty zapisuje się Karolowi Baranowi i Rafał Trojanowski otrzymuje jeden punkcik. Oto bieg drugi. W kasku czerwonym wystąpi starszy z braci Pawlickich Przemysław. W kasku niebieskim Grzegorz Zęgota. W białym będzie to Daniel Pytel i spod płotu wystartuje młodszy z braci Piotr Pawlicki. Jest sygnał z wieżyczki, taśma w górę. I jak ten start? Bracia Pawliccy znakomicie spod startu. Do płotu udaje się Piotr Pawlicki, tutaj jednak przytrzymany przez Daniela Pytela i po pierwszym okrążeniu prowadzi Przemysław Pawlicki, ale tutaj już na prostej wyprzedził Daniela Pytela młodszy z braci. W tym momencie Unia Leszno kontra reszta 5-1, jak można by rzec. Pierwszy jest Przemysław Pawlicki, drugi Piotr Pawlicki,
trzeci Daniel Pytel i zamyka stawkę Grzegorz Zęgota. Dosyć oddalili się bracia Pawlicy od reszty stawki. Widać, nie sprawia im problemów ten tor, już właściwie od pierwszych metrów znakomicie spasowani. Troszkę słabiej Daniel Pytel, on jeździł tu wczoraj podczas treningu z Orłem Łódź. Nie szło mu zbyt dobrze. Tak więc, podsumowując, bieg drugi wygrywa Przemysław Pawlicki, drugi jest Piotr Pawlicki. Dziękuję sobie tutaj za tę jazdę. Trzeci Daniel Pytel i czwarty Grzegorz Zęgota. Bieg numer 3, nie stawił się do niego jednak Rafał Sząbierski, został wykluczony za przekroczenie czasu 2 minut i w jego miejsce desygnowany został jedyny rezerwowy dzisiaj Marcin Rępała. On wystartuje w kasku czerwonym, w kasku niebieskim będzie to Daniel Jeleniewski, w białym Sebastian Ułamek i w żółtym Artur Czaja. Za momencik start do tego biegu. I jak tym razem poradzą sobie zawodnicy? Najlepiej Daniel Jeleniewski, tak? On na czele, ale już przy wyjściu z pierwszego łuku wyprzedza go Sebastian Ułamek. Trzeci jest Marcin Rępała, który znowu wyprzedza Daniela Jeleniewskiego. Daniel Jeleniewski już jest na trzeciej pozycji, po znakomitym starcie jednak. No chyba na dystansie nie chodzi mu ta maszyna tak, jakby tego sobie życzył. Prowadzi więc Sebastian Ułamek, drugi jest Marcin Rępała, trzeci właśnie Jeleniewski i czwarty Artur Czaja. Dosyć sporą przewagę wypracował sobie Sebastian Ułamek i on bez problemu prowadzi w tym biegu, już rozegrał ten pierwszy łuk znakomicie. Większa przewagę, widać to na każdej prostej. Nie liczy się totalnie w walce Artur Czaja. Drugi w dalszym ciągu Marcin Rępała i trzeci Daniel Jeleniewski. Tak w ten sposób kończy się bieg trzeci, a więc Ułamek, Rępała, Jeleniewski, Czaja. Tak wyglądała klasyfikacja tego biegu. Obsada biegu czwartego, ostatniego w tej kolejce. W kasku czerwonym pojawi się Janusz Kołodziej, w niebieskim Paweł Miesiąc, w białym Jakub Jamruk i w żółtym Krzysztof Buczkowski. A więc ruszyli. Znakomicie pod taśmy Janusz Kołodziej. On też pierwszy dojeżdża do łuku, zamyka całą resztę. Na drugim miejscu w kasku żółtym Krzysztof Buczkowski. Znakomicie Janusz Kołodziej, ależ wspaniałą przewagę sobie wypracował. Prowadzi w tym biegu, drugi jest Buczkowski, trzeci jest Paweł Miesiąc i na końcu stawki Jakub Jamruk. Fantastyczny start Kołodzieja, iście wstrzelił się w taśmę. Natomiast troszkę mnie zaczyna martwić, bo słabnie mu ta maszyna. Jak widzimy, Janusz Kołodziej stara się jechać przy kredzie, skracając maksymalnie dystans. No, iście dziecięcą łatwością objechał go teraz Krzysztof Buczkowski. Janusz Kołodziej chyba będzie musiał się jeszcze bronić przed atakami Pawła Miesiąca i no powiem szczerze, że niewiele brakowało, a uprzedziłby Janusza Kołodzieja w tym biegu jeszcze Paweł Miesiąc. Być może są to skutki ostatniej kraksy Janusza Kołodzieja,
na sparingu. Bieg kończy się zwycięstwem Krzysztofa Buczkowskiego, drugi Janusz Kołodziej, trzeci Paweł Miesiąc i Jakub Jamruk bez dorobku punktowego. W biegu piątym zobaczymy w kasku czerwonym Krzysztof Buczkowski, w niebieskim Karol Baran, w białym Przemysław Pawlicki i w żółtym wystąpi Sebastian Ułamek. Skład tego biegu jest interesujący, bowiem z wyjątkiem Karola Barana wszyscy biorący udział w tym wyścigu zanotowali zwycięstwa w poprzednich swoich wyścigach. Karol Baran natomiast uzyskał 2 oczka, tak więc będzie interesująco. Zaraz zobaczymy, jak wyjdą spod taśmy. Wyścig piąty, czas zacząć. Kto najlepiej spod taśmy? Widać, został w żółtym kasku Sebastian Ułamek. Start wygrał Przemysław Pawlicki. Za nim jest w czerwonym kasku Krzysztof Buczkowski. Trzecie miejsce Karola Barana i ostatni Sebastian Ułamek. Znakomicie wygląda na to, że pasuje ten tor Przemkowi Pawlickiemu. Też prowadzi z dosyć pewną przewagą nad Puczkowskim. Wyklarowały się tu dosyć spore odległości między zawodnikami. Będzie się musiał natrudzić Buczkowski, aby powalczyć tutaj z Pawlickim jeszcze w tym biegu, ale z okrążenia na okrążenie to wydaje się coraz mniej realne. Wygląda na to, że w tym biegu już nic się nie zmieni i na pierwszej pozycji na metę wjeżdża na jednym kole Przemysław Pawlicki, za nim Krzysztof Buczkowski, trzeci Karol Baran i czwarty Sebastian Ułamek, który po dosyć pewnym zwycięstwie w poprzednim swoim biegu, no tutaj totalnie nie istniał, można by rzec, już od samego startu na końcu stawki. Przed nami bieg szósty, w nim od krawężnika Paweł Miesiąc, w niebieskim kasku zamiast Rafała Sząpierskiego ponownie wystąpi Marcin Rępała, w kasku białym Dawid Lampart i w żółtym Daniel Pytel. Już lada moment wystartują zawodnicy w biegu szóstym i znakomite wyjście spod taśmy Daniela Pytela. No fantastycznie zrobił to zawodnik, nowy nabytek Speedway Wandy. On też prowadzi tutaj walka o trzecie miejsce, nawiązała się między Marcinem Rępałą a Dawidem Lampartem. Prowadzi Daniel Pytel przed Pawłem Miesiącem, ale zbliżył się zawodnik rzeszowski do Pytela. Będzie, myślę, starał się tu kąsać zawodnika Speedway Wandy. No, zrobiło się niebezpiecznie, bo jest niewielka przewaga tutaj, ale chyba jakiś... wydaje mi się, że tu może być ciekawie z atak po zewnętrznej. Cały czas odpiera ataki Pawła Miesiąca Daniel Pytel. Tutaj chyba jakiś błąd Pawła Miesiąca, bo dosyć oddalił się od niego Daniel Pytel i tak też kończy się bieg. On wygrywa, drugi jest właśnie Paweł Miesiąc, trzeci Dawid Lampart, czwarty natomiast gdzieś tutaj nam zaginął Marcin Rępała. O, widzimy, jedzie, widocznie musiał mieć jakieś problemy ze sprzętem. Natomiast wydaje się, że minie linię mety, tak więc nie zapisujemy mu defektu. Być może będzie to miało jakiś wpływ na końcowy obraz tabeli. I oto bieg siódmy, w którym miał wystąpić Janusz Kołodziej, ale Janusz wycofał się z zawodów po tym, jak odnowiła się jego kontuzja, której nie zdołał wyleczyć.
W jego miejsce miał jechać Marcin Rempała, ale jak widać nie starczyło mu czasu w biegu po biegu, nie zdążył naprawić swojej maszyny w te kilka minut. Jak widać było, musiał zjechać z toru. Jeleniewski, Zęgota, Trojanowski spod taśmy. Tutaj atak pod płotem Rafała Trojanowskiego, ale chyba to nie był jeszcze najlepszy pomysł na tę część zawodów. Start wygrywa Jeleniewski, ale tutaj pięknym atakiem przy krawężniku Rafał Trojanowski pozbawia Grzegorza Zękotę drugiego miejsca. Tak więc jest na drugiej pozycji, prowadzi w dalszym ciągu Daniel Jeleniewski. Oj, ale widzę, że tu straszne kłopoty Daniela Jeleniewskiego. Zdefektował mu motocykl na pierwszej pozycji. No cóż za pech tego zawodnika. Skorzystał na tym zarówno Rafał Trojanowski, jak i Grzegorz Zęgota. Tam jeszcze Zęgi dostał szprycę od Rafała Trojanowskiego. Wydaje się, że ten bieg już inaczej się nie może zakończyć. Dosyć spora przewaga Rafała Trojanowskiego i wydaje się, że na pół okrążenia przed końcem no nic tu się nie może wydarzyć. Tak jest, 3 punkty zapisujemy Rafałowi Trojanowskiemu. Na drugim miejscu przyjeżdża Grzegorz Zęgota. Przed nami bieg ósmy, a w nim spod taśmy w kasku czerwonym Maciej Kuciapa, Piotr Pawlicki, Artur Czaja i spod płotu Jakub Jamruk. Za moment taśma pójdzie w górę i już będziemy nieco mądrzejsi. Ze startu znakomicie Piotr Pawlicki i on też zamyka Macieja Kuciapę, który jak na razie jest drugi. On chyba będzie musiał jednak walczyć o tą drugą pozycję z Arturem Czają, bowiem różnica w odległości jest dosyć nieznaczna. Teraz nieco powiększyła się ona na korzyść Macieja Kuciapy. Prowadzi Piotr Pawlicki, drugi jest Maciej Kuciapa, trzeci Artur Czaja i czwarty Jakub Jamruk. No, Jakub Jamruk po raz drugi już dzisiaj na ostatniej pozycji. Jak tak dalej pójdzie, to i po drugiej kolejce nie zanotuje żadnej zdobyczy punktowej. Zbliżył się do Artura Czai i zobaczymy, czy uda mu się pokonać zawodnika częstochowskich Lwów. Tu wydaje się chyba tak najciekawszy element tego biegu to właśnie ta walka o trzecią pozycję, bowiem różnica między zawodnikami jest najmniejsza. Nieco musiał wyhamować Artur Czaj, ale tuż przed samą metą coś niesamowitego. Defekt Macieja Kuciapy na ostatnich metrach kosztował go utratę punktu, prawie dwóch. Ledwo udało mu się wygrać nad Jakobem Jamrogiem, tak więc zwycięzcą tego biegu jest Piotr Pawlicki, drugi Artur Czaja, trzeci Maciej Kuciapa i zamknął stawkę Jakub Jamrog. Przed nami dziewiąty bieg otwierający trzecią kolejkę startów. W nim w kasku czerwonym Daniel Pytel, zdobywca czterech oczek. W kasku niebieskim Jakub Jamruk bez punktu. W białym Karol Baran, 3 punkty. I w żółtym Daniel Jeleniewski, który po feralnym defekcie w swoim ostatnim biegu do tej pory zanotował 1 punkt. Ostatnie przymiarki do startu i ruszyli. Znakomity start w białym kasku Karol Baran. On na prowadzeniu przedziera się pod płotem
Daniel Jeleniewski. On na drugiej pozycji uprzedził Daniela Pitela. Na ostatniej pozycji po raz kolejny Jakub Jamruk. No nie idzie mu, zdecydowanie tych zawodów nie zaliczy do udanych. Właściwie to przed tym biegiem matematyczne szanse, by pojechać w dalszym etapie miał, natomiast definitywnie, jeżeli przyjedzie na ostatniej pozycji, to straci jakiekolwiek szanse na to, by awansować z tego turnieju. Bez zmian póki co w stawce, natomiast Jakub Jamruk po raz kolejny pokazuje, że on nie ma zamiaru ustępować, on chce walczyć nawet o ten jeden punkt i czy uda mu się zdobyć? No niewiele mu brakowało. Niewiele brakowało mu, by uszczknąć ten jeden punkt Danielowi Pytelowi na korzyść jednak zawodnika Speedway Wandy. Rozstrzygnął się ten bieg, tak więc wygrywa Karol Baran przed Danielem Jeleniewskim, Danielem Pytelem i Jakub Jamruk po raz kolejny na ostatniej pozycji. Gonitwa 10, a w niej w czerwonym kasku Artur Czaja, do tej pory 2 punkty, Przemysław Pawlicki, który na swoim koncie do tej pory ma komplet 6 punktów, w białym kasku za Janusza Kołodzieja pojawi się Marcin Rempała, 2 punkty i w kasku żółtym Dawid Lampart, który do tej pory zgromadził 1 punkt. Jeszcze ostatnie poprawki, kierownik startu każe zbliżyć się do taśmy Dawidowi Lampartowi. Tutaj jeszcze coś nie podoba się przy ustawieniu Przemysława Pawlickiego, ale ręce opuszczone i wystartowali. No, można było się tego spodziewać. Ponownie spod taśmy najlepiej Przemysław Pawlicki. No, działo się tutaj w tym pierwszym łuku, bo wydawało się, że lepiej wyjdzie Artur Czaja, natomiast musi się on bronić przed atakami Marcina Rempały. Jest na trzeciej pozycji Artur Czaja. Prowadzi Przemysław Pawlicki przed Dawidem Lampartem, trzeci Artur Czaja, jak już mówiłem, i zamyka stawkę popularny Balans. Tutaj na razie no, ze sporą przewagą po raz kolejny Przemysław Pawlicki. Może się okazać, że dzisiaj będzie nie do ugryzienia, jak to się mówi, przez resztę zawodników. No, co prawda mamy jeszcze 2 kolejki, ale do tej pory solidnie prezentuje się zawodnik leszczyńskich byków, natomiast wydaje mi się, że Marcin Rempała zanotował defekt. No, kiepsko dzisiaj sprzętowo wygląda ten zawodnik, no, po raz kolejny pewne niedogodności i nie kończy tego biegu, natomiast spokojnie wygrywa go Przemysław Pawlicki, na drugim miejscu Dawid Lampart, trzeci Artur Czaja i z defektem przy można zapisać defekt przy nazwisku Marcina Rempały. Gonitwa 11, w niej od krawężnika na polu pierwszym Piotr Pawlicki do tej pory z 5 punktami, w niebieskim kasku Sebastian Łamek 3 punkty, w kasku białym znowu reprezentant gospodarzy Rafał Trajanowski z 4 oczkami na koncie po 2 startach i w kasku żółtym Paweł Miesiąc, który do tej pory uzyskał punktów 3. Start do biegu 11 i kto wyjdzie najlepiej spod taśmy? Czerwony kask, a więc Piotr Pawlicki. Jeszcze tutaj spróbował nawiązać walkę Paweł Miesiąc, który wysforował się na drugą pozycję. Teraz uniknął, starał się uniknąć szprycy Paweł Miesiąc. Trochę przez to chyba popełnił nieco błąd i stracił dosyć dużą odległość do prowadzącego Piotra Pawlickiego. Na trzeciej pozycji Rafał Trajanowski, a na końcu znów Sebastian Łamek. To dosyć niespodziewane po pierwszym wyścigu, który wydawało się, że tak dosyć pewnie wygrał, jest na czwartej pozycji. Prowadzi w dalszym ciągu Piotr Pawlicki, niezagrożony. Drugi jest Paweł Miesiąc, trzeci w dalszym ciągu również Rafał Trojanowski i czwarty Sebastian Łamek. Tu w tym biegu już wydaje się, że niewiele się zmieni, właściwie chyba nic się nie zmieni. Tak też kończy się ten wyścig.
wygrywa Piotr Pawlicki, za nim właśnie Paweł Miesiąc, Rafał Trajanowski i Sebastian Ułamek. A więc bieg 12, zamykający trzecią kolejkę startów dzisiaj. W kasku czerwonym Krzysztof Buczkowski z 5 punktami. W kasku niebieskim Maciej Kuciapa, do tej pory 4 oczka. W kasku białym nie zobaczymy Rafała Sząbierskiego i w jego miejsce nie zobaczymy także Marcina Rępały, który nie stawił się w ciągu czasu 2 minut. W kasku żółtym natomiast wystąpi Grzegorz Zęgota, który na swoim koncie zgromadził 2 punkty do tej pory. No i ruszyli. Znakomity start w kasku żółtym Grzegorz Zęgota. Zamknął tam również całkiem nieźle wychodzącego spod taśmy Krzysztofa Buczkowskiego. Popularny Zęgi na prowadzeniu. Drugi właśnie Buczkowski. Trzeci Maciej Kuciapa. Wydawało się też, że Maciej Kuciapa chyba będzie nieco w lepszej dyspozycji dzisiaj po tym pierwszym swoim starcie. Natomiast wróćmy do biegu, bo na prowadzeniu Grzegorz Zęgota, może Zęgota zdoła obudzić się jeszcze dzisiaj po tych pierwszych 2 startach, do tej pory 2 punkty. Gdyby wygrał ten bieg, będzie miał ich na koncie swoim 5, więc to już byłaby spora, byłaby okazja do tego, żeby jednak jeszcze powalczyć w tym turnieju. Zanim Krzysztof Buczkowski, który gdyby tak dojechałby do mety, miałby tych punktów 7, to już też jest niezła zaliczka i dosyć sporo odległości. Myślę, że tak może zakończyć się ten bieg. Tak, pewne zwycięstwo Grzegorza Zęgoty przed Krzysztofem Buczkowskim i Maciejem Kuciapą na miejscu 3. Tak więc Grzegorz Zęgota teraz na swoim koncie ma 5 punktów, Krzysztof Buczkowski 7, Maciej Kuciapa 5 i koniec kolejki 3. Wyścig 13, w nim zobaczymy bieg po biegu Grzegorz Zęgota w kasku czerwonym. Zobaczymy, jak to zwycięstwo z biegu poprzedniego wpłynęło na tego zawodnika. W kasku niebieskim Artur Czaja, w białym będzie Paweł Miesiąc i spod płotu zawodnik gospodarzy Karol Baran. Trzynasty bieg i pytanie, kto tym razem na krakowskim owalu okaże się najlepszy. Niezły start Czaj, ale nieco wypchnięty przez Grzegorza Zęgotę i w ten sposób ląduje na 3. pozycji. Wymieszał się w to wszystko jadący w kasku białym Paweł Miesiąc. Prowadzi Grzegorz Zęgota, drugi Miesiąc, trzeci Czaja, zamyka stawkę Karol Baran. Dosyć emocji na tym pierwszym łuku, ale widzę, że tutaj do trzeciego Artura Czaja zbliża się Karol Baran. Nie ma zamiaru odpuszczać zawodnik Speedway Wandy. Będzie tu chyba gnębił Artura Czaję. Teraz spróbuje takiego chyba wejścia pod łokieć, ale jeszcze brakuje mu metrów. Nie rezygnuje Karol Baran. Nie rezygnuje, już jest bliziutko. Już będzie starał się tutaj być może po zewnętrznej. Nie, jednak zamarkował wyjście na zewnętrzną i tak, udaje mu się wyprzedzić na ostatnich metrach Artura Czaję. Ostatni atak na ostatnim łuku przynosi efekty. Zwycięża co prawda Grzegorz Zęgota, drugi jest Paweł Miesiąc i była to walka o tylko 1 punkt, ale może on się okazać kluczowy w ostatecznym rozrachunku. Przed nami wyścig 14, w nim zobaczymy Dawida Lamparta w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Krzysztof Buczkowski, z pola trzeciego wystąpi Piotr Pawlicki i w kasku żółtym będzie Daniel Jeleniewski.
zaraz przekonam się, kto najlepiej spod taśmy, a najlepiej Krzysztof Buczkowski w kasku niebieskim, doskonale jeszcze Piotr Pawlicki, którego nieco teraz pociągnęło i stracił prędkość na tej drugiej prostej. Tutaj wydaje się, że tak, defekt Dawida Lamparta, ale wróćmy, bo tutaj zdaje się, że będziemy mieli ostrą walkę. Tak, świetne wejście Piotra Pawlickiego, ale ojojoj, tutaj brzydko troszkę postąpił ze starszym kolegą Piotr Pawlicki. Dosyć takie bezpardonowe wejście. No, muszę przyznać, że byłem już świadkiem tutaj na krakowskim owalu biegu, w którym Piotr Pawlicki podobnie postąpił z Józefem Tabaką. Także, no nie wiem, myślę, nie podoba się to kibicom. Wiadomo, jest to twarda walka, ale jednak powinna być na pewnych zasadach fair play po prostu. Wydaje się natomiast, że Daniel Jeleniewski z walki zrezygnował, natomiast chyba będzie chciał dojechać na tej trzeciej pozycji. Bieg się oczywiście zakończył. Piotr Pawlicki tym atakiem swoim dosyć sporą przewagę sobie wypracował, którą dowiózł już bezproblemowo do końca. Tak jest, Daniel Jeleniewski po jeden punkt. A więc wyścig kończy się 3 punkty Piotr Pawlicki, 2 punkty Krzysztof Buczkowski i punkt dla Daniela Jeleniewskiego, defekt przy nazwisku Dawida Lamparta. Wyścig 15, a w nim zobaczymy tylko 3 zawodników, bowiem za Rafała Sząbierskiego nie ma już więcej rezerwowych, tak więc w kasku czerwonym pojedzie Jakub Jamruk, z pola drugiego w kasku niebieskim będzie to Rafał Trajanowski i Przemysław Pawlicki z Podpłotu. To tym razem okaże się najlepszy ze startu. Doskonały start Rafała Trajanowskiego, ależ wywiózł pod płot Przemysława Pawlickiego, który w pewnym momencie był na trzeciej pozycji, jednak dosyć szybko wysforował się przed Jakuba Jamroga i już dobiera się do prowadzącego Rafała Trajanowskiego, który stara się szukać pod płotem swojej szybkości, ale no nie ma tak szybkiego motocykla, jak ma go Przemysław Pawlicki, doskonale dysponowany leszczynianin w dzisiejszym turnieju. Fantastyczna jazda. Wydaje się, że jego czwarta trójka w tym turnieju jest niezagrożona. Tymczasem Jakub Jamruk tutaj atakuje Rafała Trajanowskiego. No, Rafał musi się bronić, bo tutaj sprawa 2 punktów dla niego może być dosyć kluczowa. Jakub Jamruk już właściwie o nic w tym turnieju nie walczy. Do tej pory nie zdobył żadnego punktu. W tym biegu wydaje się przywieźć jeden punkcik. I ostatnia prosta. No, wydaje mi się, że 2 punkty tutaj zdobył jednak Rafał Trajanowski. Tak, otrzymuje potwierdzenie i 3 punkty dla Przemysława Pawlickiego, 2 punkty dla Rafała Trajanowskiego i punkt dla Jakuba Jamroga. Kolejkę czwartą kończymy 16 biegiem, który również zostanie rozegrany w 3-osobowej obsadzie, bowiem nieobecny będzie w tym biegu Janusz Kołodziej. Tak więc w kasku czerwonym Sebastian Ułamek z dorobkiem do tej pory 3 punktów. Drugi, na polu drugim Daniel Pytel z 5 punktami i z pola trzeciego Maciej Kuciapa również 5 punktów. Kto tym razem wyjdzie najlepiej spod taśmy? Kask czerwony! A więc Sebastian Ułamek, no wydaje się, odnalazł się z tymi ustawieniami w końcu. Do tej pory na swoim koncie 3 punkty, więc gdyby wygrał, miałby jeszcze okazję tutaj może powalczyć o awans. W kasku niebieskim jest na drugim miejscu Daniel Pytel, na trzecim miejscu Maciej Kuciapa. No zdecydowanie lepiej prezentuje się Sebastian Ułamek. Zawodnik jego pokroju no powinien tutaj ocierać się o tę pierwszą piątkę, która daje awans.
jest na miejscu pierwszym, bezproblemowo prowadzi, natomiast tutaj zbliżył się Maciej Kuciapa do Daniela Pytela. No będzie musiał Daniel odpierać ataki rzeszowskiego zawodnika. Wydaje się, że tak, bieg zakończy się zwycięstwem Sebastiana Ułamka przed Danielem Pytelem na trzecim miejscu. Ponownie na trzecim miejscu Maciej Kuciapa, to już jego trzecia jedynka dzisiaj. Wydaje się, że na najlepszej drodze do awansu jest tutaj Daniel Pytel, ale zobaczymy jeszcze, jak to się skończy. Wyścig 17, a w nim już tylko dwóch zawodników, bowiem dwóch pozostałych zrezygnowało z jazdy. W kasku czerwonym Karol Baran i w kasku niebieskim Piotr Pawlicki. No zaraz przekonamy się, który jest lepiej przygotowany do tego biegu. I ze startu Karol Baran, a więc jednak odrobinę wypchnął Piotrka Pawlickiego na zewnętrzną. Wygrywa start. Zobaczymy, bo na pewno Piotr Pawlicki nie odpuści tutaj. Już stara się atakować po zewnętrznej. No myślę, że już na tym etapie zawodów można próbować po tej nasypanej nawierzchni szukać przyczepności. I tak też stara się robić Piotr Pawlicki. Teraz próba ataku pod łokieć. Daje się wypchnąć Karol Baran i no tak, można się było tego spodziewać. Piotr Pawlicki przedziera się na tę pierwszą pozycję. Teraz szuka znowu tej przyczepności, już jest przeważa na kilka metrów Karola Barana. Tutaj zawodnik Speedway Bandy i Stal Kraków nie chce odpuszczać, ale to też może być różnica sprzętowa, która może mieć znaczenie. Chociaż walka jest tutaj zaciekła i żaden z zawodników widać było, że nie ma zamiaru odpuszczać. Jednak trzy punkty przywiezie w tym biegu Piotr Pawlicki. Świetny bieg, myślę, że jeden z lepszych mimo tak okrojonej obsady. Trzy punkty dla Piotra Pawlickiego, będzie miał na swoim koncie ich 11. Karol Baran natomiast będzie miał ich 13, nie, przepraszam. Piotr Pawlicki będzie miał punktów 14, natomiast Karol Baran będzie miał ich 9. Wyścig 18, a w nim ponownie z pola pierwszego Sebastian Ułamek, który do tej pory zgromadził 6 punktów. Z pola drugiego w kasku niebieskim Dawid Lampart z 3 punktami. 8 oczek zgromadził do tej pory Grzegorz Zęgota w kasku białym i w kasku żółtym, nie liczący się właściwie z 1 punktem, Jakub Jamruk. Ruszyli, a spod taśmy najlepiej Sebastian Ułamek w kasku czerwonym i w kasku białym jadący Grzegorz Zęgota. Zęgi już jest na miejscu pierwszym, na drugim właśnie Sebastian Ułamek. Trzecie miejsce na razie dla Jakuba Jamroga i czwarty Dawid Lampart. Obudził się, można by rzec, Grzegorz Zęgota po tych pierwszych dwóch startach, kiedy miał tylko 2 punkty. Wygrywa każdy kolejny swój bieg. Jeżeli drugi przyjedzie Sebastian Ułamek, będzie miał na swoim koncie 8 punktów, co nie daje mu pewności w choćby biegu. No, może będzie musiał liczyć na bieg barażowy. 8 punktów może okazać się niedostateczną ilością, by być w czołowej piątce. Natomiast trzeba zanotować też, że defekt Dawida Lamparta, także on już nie jest na torze. Wygrywa natomiast Grzegorz Zęgota, Sebastian Ułamek jest drugi, trzecie miejsce dla Jakuba Jamroga.
drugi punkt i drugi punkt zdobyty na trupie, można by rzec. No ale tak to już czasem w Speedwayu bywa. Turniej zmierza ku końcowi. Mamy 19 bieg, w nim Rafał Trojanowski z pierwszego pola w kasku czerwonym, w niebieskim Artur Czaja, w białym Krzysztof Burkowski, w żółtym Daniel Pytel. Do tej pory Trojanowski zgromadził punktów 7, Czaja 3, Buczkowski 9, Pytel 7, a więc Trojanowski, Buczkowski, Pytel to są zawodnicy, którzy mogą jeszcze walczyć o coś w tym biegu. I jak wyjdą tym razem spod taśmy? Buczkowski czy Trojanowski? Znakomicie Trojan, ale popularny Buczek nie ustępuje. Włączył się w to wszystko jeszcze Daniel Pytel. Trojanowski na prowadzeniu, drugi jest Buczkowski. Teraz będzie próbował atakować go po wewnętrznej i no Trojanowski traci pozycję na rzecz Krzysztofa Buczkowskiego. No, sytuacja Trojanowskiego wyglądałaby, myślę, zdecydowanie lepiej, gdyby jednak ten bieg wygrał, ale jeszcze nie wszystko jest przesądzone. Na pierwszym miejscu Buczkowski, drugi Trojanowski, trzeci Pytel i w walce nie liczy się Czaja. Spora dosyć przewaga Buczkowskiego. Myślę, że tutaj wiele się nie zmieni. Raczej już spore odległości, tak jak już powiedziałem, nie wydaje mi się, by dało się coś tutaj ugrać przez każdego z zawodników więcej. Pierwszy jest Krzysztof Buczkowski, drugi na mecie melduje się więc Rafał Trojanowski, trzeci Daniel Pytel i czwarte miejsce Artur Czaja. Tak więc Buczkowski po tym biegu ma punktów 12, Trojanowski 9, Pytel 8, Czaja 3. A więc przed nami 20, teoretycznie ostatni bieg dzisiejszego turnieju. Zaprezentują się więc przed nami Przemysław Pawlicki z pierwszego pola, do tej pory mający komplet punktów, w kasku niebieskim Paweł Miesiąc, który ma 7 oczek, w kasku białym Daniel Jeleniewski z 4 i Maciej Kuciapa z 6. I okaże się, czy Przemysław Pawlicki zdobędzie komplet punktów. Znakomity start, no wydaje się, że chyba będzie niezagrożony. Fantastycznie wyszedł, tutaj jeszcze walka o drugie miejsce. Paweł Miesiąc na drugiej pozycji. Trzeci jedzie w tym momencie. Maciej Kuciapa, nie, przepraszam, Daniel Jeleniewski, czwarty Maciej Kuciapa. Dosyć niewielka przewaga Jeleniewskiego nad Kuciapą. Tutaj może być znowu walka o trzecie miejsce. Stara się tutaj wyminąć Jeleniewskiego Kuciapa. To po zewnętrznej, to po wewnętrznej, ale jak na razie Jeleniewski broni się skutecznie. Zdecydowanie z przodu Przemysław Pawlicki, a tutaj zdaje się, że jeszcze nie teraz, ale może już przy następnym wirażu dobiera się. Oj, podstawiło motocykl Danielowi Jeleniewskiemu. Wykorzystuje to, można by rzec, Maciej Kuciapa, dojeżdżając na trzeciej pozycji. No dosyć nieprzyjemna sytuacja, ale wstał o własnych siłach Daniel Jeleniewski. Myślę, że to najważniejsze. Ten jeden punkt w jego przypadku niewiele by zmienił. Natomiast najważniejsze, no wydaje mi się, jak i dla wielu kibiców, jest tu zdrowie zawodnika. Możemy natomiast zobaczyć, jak celebruje swoje piąte zwycięstwo dzisiaj i komplet punktów Przemysław Pawlicki. On zwycięża w tym ostatnim biegu, zwyciężając w całym turnieju. Drugie miejsce Paweł Miesiąc i to daje mu 9 punktów, a więc wydaje się, że chyba będzie konieczny bieg barażowy o to, kto będzie na piątym miejscu dającym jeszcze awans, a kto będzie pierwszym rezerwowym. Na trzecim miejscu Maciej Kuciapa, ale to chyba już mniej istotne, bo jego dorobek punktowy to 7 i upadek Daniela Jeleniewskiego, który niewiele zmienia. Trojanowski, Baran, Miesiąc.
Przed nami bieg dodatkowy, w nim trzech zawodników. Rafał Trojanowski ze Speedway Wandy Instal Kraków w kasku czerwonym. Także ze Speedway Wandy Karol Baran w kasku niebieskim i reprezentujący rzeszowską Stal Paweł Miesiąc. Kto z nich wywalczy sobie awans do kolejnego etapu turnieju? Już wystartowali. Kto najlepiej spod taśmy? Po raz kolejny Rafał Trojanowski. No dzisiaj starty wychodzą mu bardzo dobrze. Jazda na dystansie no już nie jest tak doskonała, ale zobaczymy, być może tym razem jednak uda mu się dowieść te trzy punkty. On jest na czele, będzie na pewno starał się pokusić tutaj o wygraną. Paweł Miesiąc, który stara się... Ach, znakomita przycinka! Istne cudo, myślę, na dzisiejszym turnieju. Wspaniały atak Pawła Miesiąca i na pewno wielu fanatyków Speedway Wandy może czuć się no, lekko rozczarowanym, mając nadzieję, że zobaczą swojego reprezentanta w kolejnej części turnieju. Natomiast no, Paweł Miesiąc zrobił to fantastycznie. On jedzie na pierwszej pozycji, drugi jest Rafał Trojanowski. Karol Baran zrezygnował już z walki o pierwsze miejsce. No myślę, że jego szanse były iluzoryczne i zwycięstwo. Paweł Miesiąc przyjeżdża na pierwszej pozycji, Rafał Trojanowski na drugiej, tak więc Rafał Trojanowski zostaje pierwszym rezerwowym, natomiast Paweł Miesiąc, będąc na piątej pozycji, jest to pierwsza pozycja, która kwalifikuje go jako najlepszego zawodnika, przepraszam, zawodnika, który będzie brał udział na pewno już na 100% w złotym kasku. Podając klasyfikację, czwarte miejsce, a więc podam jeszcze te miejsca, które premiowały awansem. Grzegorz Zęgota na miejscu czwartym z 11 punktami, z 12 punktami Krzysztof Buczkowski, z 14 punktami Piotr Pawlicki i z 15 punktami jego starszy brat Przemysław. Dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję, że zobaczymy się już niebawem. Thank you.